się, co to za kopnięcie. No to już śpieszę z wyjaśnieniami. Uwaga. Co chodzi? No śpieszę się z wyjaśnieniami. Ale dobry suchar! Czekaj! Co ty? To było tak sucho. Ona do mnie mówi: poszła po wodę i się obla. Co za typiara? Co? O nie, jesteśmy sucharowymi sucharami. Okej. No nic, Mateusz, może wyjaśnisz, dlaczego zrobiłeś taki niesamowity skok Jumanji Mortal Kombat, nie wiadomo co, bo ja już... Pamela już wie, słuchajcie, słuchajcie, na szybciutko. Po pierwsze, założyłem skarpetki Kung Fu Panda. Wyglądasz jak ja, tylko jesteś mniejszy. Oczywiście. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza. A propos kung fu, to nic związanego z kung fu. Chciałbym po prostu zacząć trenować sztuki walki. Sądzę, że jakieś tam umiejętności przez całe swoje życie nabyłem. A mam w głowie coś takiego, że sztuk walki jakoś nigdy nie spróbowałem w wystarczającym stopniu. Może darujmy sobie to pitu. Chciałbym spróbować coś nowego. Będziesz siedził i będziesz obity i będziesz miał siniaki i inni ludzie będą cię bić? Przecież ja od razu jak wyjdę na ring, to zaraz go zniszczę. Kogo? No jak zobaczysz, że ktoś ci coś zrobił. Kto? No ktokolwiek, ale w sumie nie ma takiego osoby, easy. Pitu. Słuchaj. Chcę spróbować coś nowego, żebym później na starość po prostu nie usiadł i nie mówił: te sztuki walki to kiedyś tak chciałem spróbować, no żałuję, no żałuję. To samo ja nigdy nie chciałabym powiedzieć, że... Nigdy w swoim życiu nie przeczytałam książki Para na całe życie z motywu się Sweet Lovers. A przeczytałaś, bo ją napisałaś. No i co? Ale nie chciałabym usiąść i tak powiedzieć. I teraz mam tą książkę i mam szansę na więcej. Na lepsze życie. Na lepsze. Przeniesiemy się? Czekaj, wysuszę cię trochę. A w ogóle a propos tego guziczka, moi drodzy, to jeśli jesteście tu nowi, to na co czekacie? Naciskajcie guziczek, a później oglądajcie dalej. No. Przepraszam za te krzyki. Przenieśmy się w lepsze miejsce, gdzie tak nie krzyczymy. O, to może książką. Dobra. Uwaga! Przenosimy się! Tadam! I znaleźliśmy się w magazynie. Pierwsza partia książek do podpisania już na stole. Czekają! Czekają. Na podpisy. What the? Kontynuując, słuchajcie, wpadłam na super pomysł, żeby teraz w naszych vlogach robić kąciki motywacji i mam już pierwszego chętnego, który zgłosił się do naszego kącika poezji i jest to Mateusz Zlęborka. Powitajcie Mateusza Zlęborka. Hello there. Ja jestem z Warszawy, dziewczyno. Ty sugerujesz, że jestem słoikiem? No i co z tego, że słoik? Raczej. Już dawno nie dostałem buraczków od mamy. Dobra, słuchajcie, kącik poezji zaczynamy oczywiście od symbolicznej wpłaty dla naszego kolejnego elwariatu, który dołączy. Wow! Ostatnio dowieźmy stówkę. Jesteś hojny. Nie mam stówki. No to idź stąd, jak nie masz stówki dla elwariatu. No nie wiem, jakoś tak... Jezu, 200 zł? No shit. Tutaj zaraz gdzieś to Mateusz i Pamka. Wkładam. Niech stracę. Mieszajmy to, w tłum. Wszokuj to. Ostatnio dużo osób powiedziało, że znalazło stówkę, choć wsadziłem jedną, ale to nie ma. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do naszego kącika poezji, gdzie zaraz za mną wspaniały antruaż, kawa, na którą prawie usiadłem. No także w tym wspaniałym antruażu znajdziemy przypadkową stronę, na przykład, no nie wiem, jakiś numer? 13, spechowe, no to może 113. O, 113. Jeśli jesteś z kimś w związku, zażyłej relacji lub zwyczajnie spędzasz z jakąś osobą sporo czasu, obdaruj ją komplementami. To mały gest, ale ważny. Potrafi poprawić humor, wzmocnić poczucie wartości. Piękne, it's beautiful. Pamiętam, jak to pisałem, bez kitu. No dobra, trzeba zadziałać. Ale ja Pameli to mówię komplementy na co dzień. Pomana piękniusia, ładnie wyglądasz, pasuje ci to. Chciałem ci powiedzieć, że jesteś wspaniałą osobą. Dziękuję bardzo. Utalentowaną, robisz niesamowitą robotę. 12 godzin. Raklem. I chciałem, żebyście poznali, bo jest to dobry człowiek. Hello there. Staram się. Widzicie tą energię? Zobaczcie. Trzeba elwariato być. Idą do... Nóżka do przodu, fikołek do tyłu. Daj. Jak powiedzie, ja zrobię fikołek.
naszym magazynie oprócz kącika poezji jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, na przykład takie placuszki El Wariato. Naleśniki? Tak powstają nasze torby. Zobaczcie, jest to ręczna robota. Przed chwilą poznaliście Adasia. Nóżka do przodu i kołek do tyłu. Który pięknie nakłada, potem się to suszy na dobrym materiale. Ale mi się wydaje, odkłada tu, a niektóre ale może Mateusz specjalnie byś to wysuszył właśnie. No właśnie, pokazał, ja mówię, jak ten specjalny sposób. Ja czasami tak suszę w specjalny sposób. I później to do specjalnych El Wariatów trafia. A że każdy jest specjalny, to nigdy nie wiadomo, do kogo to trafi. Pokażę wam teraz, jak się robi suszenie. Adasz, uwaga! Uwaga, bo szturchnę. Jezu, żebyś ty nie szturchnął karuzeli. Może tam gdzieś widać. Jestem hardcore. Oh my god! Ale pięknie. No wysuszone, elegancko, co? Super. No, jak Adasz mówi, że super, no to super. Jezu, spadają na podłogę. Nic tu nie spada. Taką torbę to ja bym też chciał. Oczywiście te wszystkie przyjemności, ciepłe placuszki i tak dalej znajdzie się na elwariato.com. Słodki. O. Matko Święta. Co to ma być? Mateusz. Co? Jedziemy na mail. God damn right. Raczej. Przydałoby się, kiedyś, co? Kiedyś trzeba. Kilka godzin później. I uwaga, umyty, tadam! Biały, świeży, czysty. Ja, yeah, jest najlepszy, nie? Ale się zmienił, co? Mówiłam ci, żebyśmy umyli. Kurde, jednak jak człowiek umyje, to od razu jakiś tak od lepiej razu się inaczej czuje, no. A tak na poważnie, słuchajcie, jest z nami Just Eddie Show. Cześć, którego, siema. Którego zdecydowanie znacie z Rozczarowanych. No i Eddie dzisiaj powiedział, że nie wiem dlaczego, ale... O, zrobiłeś sztuczkę z zamianą kluczyków. No, ale da mi kluczyk, żebym poprowadził. Nie, no Pamelka driverka przecież, no to jest najlepszy kierowca w tym mieście, najlepszy kierowca w stolicy. No, ale pokażę szybką sztuczkę, patrzcie. Jest klucz do Porsche, nie? Przekładam. Nie ma. Wow! A tak naprawdę jest to! Magic. Wow, ty magiku. Dobra. Także Pamela tak czeka, ładuje się do środka. Dzień dobry, jestem Pamela. Przyszłam przetestować nowe auto, ponieważ jestem najlepszą testerką na YouTubie. Każdy o tym wie, ale dzisiaj mi się nie chce. Wait, what? Co znaczy? No nie chcę się spać, mi się chce. No to idź, no ten ja będę prowadził, bo nie, to to trzeba wykorzystać szansę. Ja otworzę, a ty potem pojedziesz, dobra? Wow! Uwaga. A tu jest chyba ogień jakiś. Ale ryczy. Jest moc. Dobra, silnik przetestowałam. Ty w ogóle rozkmicie, ja mam skrzydła tutaj na klacie, widzicie? Tak, ja, o. A on ma takie skrzydła tu. Patrzcie, one się tak wysuwają fajnie. Idealny samochód dla mnie, idealny. Pasuje mi, nie? No, przewieź nas trochę. Kilka minut później. Dobra, przetestujemy. Co, gdzie jest Sport? To? Sport Plus, tak. Sport Plus. Do it. Jezu, Mateusz! Yeah. Co to miało ale być? Grubas. Ja myślałem, że to auto ma 440 koni, ale jak Matt wcisnął, ty masz swoją moc jeszcze, to dodaliście swoją Mateusz, moc. Mateusz, rzuć się ode mnie, pamiętasz jak yeah, a jesteśmy na czerwono. On ma 400 koni, ale nie trzeba ich męczyć. Ale ty, ja się nie spodziewałem. Dobra, oh. Nie, oj. Zielone światło, to dawaj, pociśnij. Nie! Do it. Czekaj, bo jedzie ambulans. Chciałem pokazać, że jesteśmy szybsi od ambulansu. Hello there. Jeszcze nie są dobrze rozwiązane hamulce. Ale grubo. Auto samo zmienia biegi. Samo zmienia biegi. Mogę iść do domu? Nie! Zawieźmy do domu. Mateusz, proszę go nie dociskać. Ja, to jest taka potarda. Stój. A ja myślałem, że nasze 240 jest super. Lewy pas. Ale na tenik będzie się lepiej lata, nie? Bo ty masz ręczny to. Nigdzie się nie lata! To są takie głupie rozmowy. To my z Matem wieczorem się mogę na latanie. Żadne no latanie. Jesteśmy jesteś młodym. No. Siedzisz w domu. Pamela, zrobimy tak. Dam ci przez chwilę poprowadzić i zmienisz zdanie. Jak zwykle. O, jak zwykle. Pomysł. Dobrze? Dobry. Dobrze. Zanim ja wezmę kierownicę do
swoje ręce i będę tutaj jechała 10 na godzinę i nie będę dociskała, bo nie można hałasować w mieście, to Eddie chciał coś zarabować. Słuchaj tego, Matt, Pamelka lubi szybkie samochody. No i co z tego, że nie nosi brody? Jak chcesz ją wygrać w Nitworskida, lepiej wpisz swoje kody. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Szybka akcja, wędka spławik. Stajesz vis-a-vis niej i zamieniasz się miejscem. Stajemy na przystanku, zamieniamy szybko miejsce, wsiadamy, bach. Siedzicie daleko. Dobre. Na nogi się zrobiło, pomelka, rzeczywiście bardzo dobry kierowca. Dobre. Sztos. O Jezu, śmieciarka na środku ulicy. Bez kitu, patrzcie. Uwaga, to. Bo Pamela Drivera chciałaby jechać na... Dobra, jedziemy. Ryby. Prawym, prawym pasem. Ryby, grzyby. Prawy. Dawaj! Wuhu! Widzicie, ja jadę ładnie, przepisowo. Ja zapinam pasy. Zapinam. Nie chcę cię zapiąć. Dawaj gazu, gazu. Ja dawaj gazu! Gazu! Kick down! Kick down! Uważaj na krawężnik. Jezu, jak on hałasuje, nie dawaj rady. Chcieliśmy jeszcze pojeździć, ale Pamela się pęka. Cicho. Na środkowy, na środkowy! Teraz się pyniacie? Najlepszy kierowca w mieście. Na lewo, w lewy pas, lewy pas. Czemu? No zawód. Ale ja jadę do domu. Jaka ty piara. Dzieci grzeczne jadą do domu. Chyba ty. Dobra, pewnie zastanawiasz się, jak robi się te sztuczki, Pamela. Tak samo jak zaciąga się ręczny w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów, gdzie tego ręcznego nie widać. Po prostu zobacz, Pamela. Ta moneta znika nie dlatego, że to magia, tylko dlatego, że ja urodziłem się z trzecią ręką. I nigdy wam o tym nie mówiłem. Trochę mnie to krępuje, ale nie, no zobacz, ta moneta zniknie na waszych oczach. Raz, dwa, trzy. Morny popis. Ziomuś, ty robisz fajne sztuczki, nie? Ale ty nie wiesz, że od kiedy się ostatni raz widzieliśmy, to ja też przyprogresiłem. Ty dzisiaj przyszedłeś bez czarka, a ja ci teraz pokażę, że ja potrafię pojawić i czarka, i pieczarka, i wszystko, co chcesz. Uwaga. 3, 2, 1. Tak to się robi! Tak. Najlepszy magik na polskim YouTubie. Gdzie byłeś teraz? Maturę miałeś akurat? No, maturę. Pozdrawiamy maturę. Tak fitlowersi wyciągają z matury, proszę bardzo. Można? Można. Bum! Dobra, jesteśmy w domu, słuchajcie. Czarek. Czaruję. Chciał pokazać. Siema! Słyszysz ta sztuczka, czy nie? Nie, tak sprawdzę. On powiedział, chodźcie do domu, mam dla was najlepszą sztuczkę. Ja mówię, dobra, to idziemy do domu. I jesteśmy właśnie w domu. Tak, jesteśmy w domu. Ty, on. Pamela ma coś za uchem. Co to za sztuczka? Co? Yeah. Magic. Co tam mamy ciekawego, fajnego? Sztuczka z kartami klasycznie, proszę państwa. Powiedz stop w dowolnym miejscu, gdzie tylko chcesz. Stop. Tu? No. Okej, okay, zobacz, zapamiętaj kartę. No. Patrzysz, wy też patrzcie, na jaki patrzę. Patrzysz? Cudownie. Potrzymaj kartę. Dzięki. Jedna karta. Patrz, oderw od niej rożek. Jedna. W każdym razie, trzymaj kartę. Patrz, ja też tak zrobię. Ojej. Okej, tylko że mojego już nie ma. Nie, patrz. Poczułem to. Okej, sprawdzę, jaka to jest karta. Dziesiątka tref, okej, na dyszkę, to jest sztuczka na dychę. Czekaj, generalnie ta sztuczka polega na tym, że gdzieś się zawsze pojawia ten rożek, nie? No właśnie się zastanawiam, ale ja coś czułem tak. Tak, czułeś, że jest w środku, nie patrz. Teraz stoję buzi. Tak. Idzie coraz niżej. Słuchaj, wyjmij telefon, zrobimy tak, wyjmij telefon. Telefon? O! Przypada? Czekaj, zdejmij ten światowy pokrowiec. Okej, sen, zdejmij. Ej, dobra, zrobimy coś. Ale wariacki. Czemu? Jedną ręką dasz radę? Jest, zobacz. Jest. Stop! Mogę zabrać. Ej, to jest naprawdę ten sam rożek chyba. Matko. Cięcie, to jest czarna magia. Czarna magia. Czarna jak ten nasz nowy case. Pamela! Co? Drogi, bo jadą co ty kierowcy. Robisz? Wiozę się po Come on and move from the wall to the light. I don't know, maybe you didn't hurt me. Gonna lose it tonight.
Rivers. Okej, to by było na tyle. To był długi, niesamowity dzień. Podsumowując, dołączajcie do ekipy El Variato, subskrybujcie kanał. Jak... To to? Ty kogoś tam zapraszałaś o tej godzinie? Jeszcze? No nie bardzo. To kto to? Halo, co jest? Przyszedłem zasubskrybować kanał. Jezus Maria, to działa, to działa! Witamy, zapraszamy. Just do it, make your dreams come true. Yes, you can.